Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I jak pewnie zauważyliście, już jest ze mną Daffodil. Ja. Jest siostra. Gram w Spirit Farera, tym razem się nie pomylę. I tak, muszę znaleźć Astrid i z nią pogadać, bo coś będzie jeszcze ode mnie chciała. O, w sumie idzie tutaj nasz ryś. Tak, siostra, ona jest rysiem. Mówiłeś już. Ale i tak będę to przypomniał ciągle, bo mi ona na rysia nie wygląda. W ogóle walczyła o prawa robotników, ona sama wygląda na taką dosyć szlachciankę trochę. Taką pannę na włościach po prostu. Przy okazji jesteśmy u Alexa. No, spójrz na to. To jest dobre miejsce do nazywania, nie wiem, wytapiarnią? Może coś tego typu, odlewnią? Czujesz to ciepło, mańczkinie? Okej. Okay. Czujesz ten zapach ciężkiej maszynerii, strupionego metalu, coś tego typu? Nie jestem pewien, jak zwykle nierozgrzany. To właśnie tu magia następuje. Jesteśmy w stanie i zrobimy tutaj pełno pięknych rzeczy. Chodź do środka, żebym mogła wyjaśnić, jak to działa. Złoto. Tak się nazywa zadanie. Złote sztabki po prostu. Cóż za maszyna? Och. Stella, to jest pierwszej klasy odlewnia. Nawet ja osobiście nie byłabym w stanie zrobić tego lepiej. Prosta i onieśmielająca. Pozwól, że nauczę cię podstaw. Błagam, my już to robiliśmy. To jest skomplikowana maszyna i powinnaś być ostrożna w jej pobliżu. Najpierw pchasz metal do pieca. Potem musisz trochę wrzucić węgla do spalarni. No, maszyna osiągnie temperaturę pracującą, wtedy musisz... Aha. Wtedy twoja ruda będzie przytapiana na sztabki. No, musisz po prostu też podgrzewać piec, żeby było dobrze. Każdy metal zachowuje się trochę inaczej, ale kiedy odpowiednio ta temperatura jest, wszystko się zaczyna. Musisz być pewna, że temperatura zostanie na odpowiednim poziomie, ale jeśli tak dalej. Aha. No niby ten proces jest szybki, ale pomimo tego nie chciałbyś, żeby to się stało, mączkinie. I to wszystko, co powiedziałem ci, żebyś musiała wiedzieć. Nie, zajmij się tym. Co? Myślę, że to jest dla nas chyba nowość. Dobra, jedną mieć, żeby się najszybciej zrobiło. Dobra. Mówię jedną, nawet nie więcej, po prostu żeby się to szybko zrobiło. Bo wiesz, im mniej, tym szybciej się robi. Jak zawsze. Dalej, koteł. Oj, zepsułeś. Zepsułeś koteł? Siostra zepsuła. Jak zwykle. Dobra, i jedno dmuchnięcie. Nie powinno się zrobić, zanim nawet trzeba będzie dmuchać kolejny raz. Jej, mamy metal. Jakby to było do czegokolwiek nam jeszcze potrzebne. Nauka. Wspaniała robota. Ach, Stella. Mi się wydaje, że my ją dawno chciałbym, żeby... Nie, no może tak. Chciałabym, żeby wszyscy pracownicy metalurgiczni byli tak wyszkoleni jak ty, czy mieli taki nadal, taki dal. Wyglądasz na mało mi słabą, ale... Tańczyłaś wśród tej wytapiarni jak weteran mistrzów kuźni. Jestem z ciebie taka dumna. Ta... chwalebna maszyna... A, to jest chwalebna maszyna. Jestem pewna, że dobrze będziesz jej używać. Nawet ja z niej skorzystam od czasu do czasu, jeśli to nie jest problemem. Dobra, i co teraz? O, nie ten przycisk. Dobra, tylko trzymam wszystko dobrze zrobione. Tak, wyłączyłem na szczęście kapsloka. I to tyle. Dobra. W takim wypadku do Alexa szybko. I w sumie spotkamy się już przy kapliczce jeżdżenia na sznurkach. Dobra. Co ty chciałaś, siostra? Że Tarzana będziemy robić. Chyba tamten był bliżej. Nie, nie był bliżej. Bo ja nie poszło teraz, tylko ja teraz idę po sznurki. Dobra, po prostu widzimy się na miejscu. Okej, dobra, Gustaw, coś od nas chce. Spójrz! O co ci chodzi, Gustaw? Znalazłem coś, co może ci się spodobać chyba. Proszę o to, podarunek z mojej kolekcji i tak dalej. O, kolejna rzecz na sprzedaż. Super. Jakby to było do czegokolwiek potrzebne. No dobra, nie ukrywam, dzięki temu będę mógł jeszcze bardziej powiększyć statek i zająć się potem jeszcze lepszymi rzeczami, ale...
Nie czuję, że to było aż tak potrzebne. A, i przy okazji jesteśmy na miejscu w sumie. Nawet nie możesz to wycinać. Ciekawe, jakie rzeczy odkryjemy dzięki tym sznurkom. Może dzisiaj się w ogóle skupmy na nich, bo no, w sumie... No, ja bym tak chciała. Wiem, że jest parę miejsc, w których byliśmy już milion razy i tam jeszcze sznurki są. Jakie siostki nie były. Nawet wiem gdzie. Cześć, Teodor, ty jak razem nie będziemy gadać. Siostra, chcesz się zająć? Owca! Właśnie chciałam się zapytać, czy będziesz chciała później owcę nakarmić, żeby ją wziąć. Czy tutaj jakiś kamyk jest? Nie. Siostra, gdzie ty biegniesz? Tu jest kapliczka sznurkowości. Zipline. Tak. To jest kaplica sznurkowości, ja to wiem. O, tą animację uwielbiam. No, ona była i na początku gry, i przy każdej mocy. Stella tak się cieszy, podlatuje, a kot takie, o Jezu, coś mnie podnosi. Ale łapki też jak Stella daje. No później tak. Dobra. Training Wells. Wheels, nie Wells. No i możemy teraz znowu pogadać tą sobą. Nie, to ja nie wiem co to. W górę po prostu. No tak, pewnie w górę. Tak. I proszę, w obie strony można sruwać. Czekaj, ja nie wyhamowałam. O. Apple pie. Ciasto jabłkowe. Boże, jeszcze tego jest. Brum, brum. Inaczej tego się nie da nazwać. To nie brum, brum. Po prostu to zrobiliśmy. Dobra, mniejsza z tym, to jak się tam bierzemy ze sobą owce, czy zostawiamy ją? Bo... Ładna jest, to bierzemy. No dobra, to chcesz ten karm. Cześć, owca. Musimy już tą na miejscu ją obciąć. Chodź, super, będziesz miał znowu kolejną chałupę dla owiec budować. Ale owce są fajne. Jak ich nie nakarmisz, to żrą ci plony. Jeśli mają otwarte. Nie, nawet jak mają zamknięte, to umieją uciec. Dobra, ale zanim coś, to wyznacz proszę kurs na pobliskie miasto, a ja muszę z kimś pogadać. A. Cebularz, dobra. Mam się, że to jakiś ktoś z naszej drużyny chce, że tak nazwę, tak? Bo tu mamy szkło. Po szkle lecimy tam gdzieś. Tak, tak, muszę pogadać z cebularzem. O, szczęśliwy dzień. O, mam maila. I nowe zlecenia. Zobaczmy, co my tu mamy w takim razie. No dobra, siostra, zrób... Za metal to, ropy. To jest podstawowe. Podstawowe płótno 8 sztuk za metalowe liny. Zrób to, proszę. Dobra, no to... Możesz mi odsłonić Tak, tak. Zaraz będziesz mogła, tylko chcę sprawdzić, czy ma coś jeszcze ciekawego. Patrz, przecież obok mnie jest to od płótna. No siostra, szybciej, proszę cię. Albo wiesz co, nie mam tego za mało, ja to lepiej zrobię. Tylko ty stań tam gdzieś cebula, żebyśmy nie odpłynęli. Choć nie wiem, czy też to starczy. Powiem szczerze, bo to chyba w najlepszym wypadku dostanę 3. Więc pewnie nie starczy. Już dobra. Ile? 3. To albo nie starczy, albo będzie na styk. Uwaga, uwaga, czy jest na styk? No nie, właśnie mówiłem, że 2 zabrakło. Ej, trudno, dobra. To odpływam bez wykonania tego wszystkiego. A, nie, chwila, chwila, chwila. Póki pamiętam, jeszcze sprzedam mu złom. Proszę, ile ja tego mam. A Morse nie chce tego zbierać? Musieliśmy chociaż raz to mieć, żeby pokazać Morse'owi, nic więcej. A teraz chodź, siostra. Muszę odebrać maila. A co my tu mamy? List od Alberta? Znowu? Dobra. Aha. Jakoś nauczyliśmy się tego, co uczy nas, jak budować te sznurki u siebie. Dobra. Można naprawdę fajnie potem ten statek przebudować. No tak, tak samo można zbudować te suwajki, ale no w sensie jakoś nie jak, chcę. W sensie jak będziemy już go, jak będziemy bardzo dobrze już tutaj, zawsze... Owca! No tak, owca, bo przecież nie ma zagrody. To było to? Tak. 12 miedzi i 48 dębu. Przykro mi, musisz pilnować tej owcy na wolności. Nie stać nas po prostu na to obecnie. Więc karm ją regularnie, żeby nam plonów nie żarła. Nasz. No i cóż. Gustaw jest... Gustaw jest wredny. A właśnie widziałem jego minigierkę. Jaka? Trochę jak majtuzy, tylko że latają świetliki. I w sumie... On w tym momencie się nie chowa, tylko stoi i gra na skrzypcach. Więc no. Patrz, też jest sznurek do jeżdżenia. A, byłem pierwszy. Ale ja pilnowałam owc. Tak.
którą ty przyprowadziłaś. Ale ty nie spytałeś, czy ja chcę? No, bo jestem grzeczny. Pod tym względem, dobra, cześć Teodor. Dwa szkła lub więcej. Dużo szkłaczków. Wykupiłem wszystko, co ma. Jeszcze tak trzy kapusty chociaż na przyszłość. Ktoś tu jest? Ktoś tu jest? Wygląda jak lew. Jak skaza. Ta cała, jaki tam? Skaza. Nie, chodzi o tą, którą mam, która z rysiem też wyglądała jak jakiś lew czy coś. Czekam na kogoś. Nie przeszkadzaj mi. Aha. Dobra. W takim razie bzium. I ulepszenie... Chicken. Nagrody dla kurczaków, której też nie mamy jeszcze. Dobra. Mogę z nimi jeszcze dalej marudzić, czy nie? Czyli to jest osoba, którą później chyba będziemy mogli ogarnąć, ale jeszcze nie teraz. No to umie jeździć. Tak. Dobra. W takim wypadku pora wyznaczyć chyba kolejny kurs. No, ale najpierw tutaj i spotkamy się, jak już po prostu będziemy na miejscu, albo będziemy mieli coś do ogarnięcia. Dobra. Ludziowie, udało się nam ogarnąć wszystko, co jest potrzebne dla Summer. Trzeba pogadać Summer, żeby... znać, jak się obudzi. Ale na spokojnie. Mam achievementa za to, że w pełni ulepszyliśmy jej chałupę. A ja teraz do Alexa. Podróżujemy w sumie w regiony, w których już byliśmy. Serio, nie mogę z Aleksem gadać, bo jest za ciemno? Może. Nie. Zobacz. Ale jak jest partner z pani, to on nie pozwoli. Dobra, widzimy się po prostu na miejscu. I tyle. Okej, znowu się widzimy w tym samym miejscu. Dostaliśmy jakąś list, jakiś list od Olgi i przy okazji reklamy, które... Czyżby... reklama kolejnych miejsc wycieczkowych. Urogawy tym razem, ale dobra, zobaczmy się. List od Olgi do Astrid. Nie powinienem tego czytać, a każe mi gra przeczytać. No niestety. W takim wypadku przeczytam. Okej. Dobra. Skreszczając, Olga dowiedziała się wszystko, co tam chciała podczas plotkowania ostatniego. Przeglądając magazyny i w ogóle myślała o Astrid i dowiedziała się, że jej mąż może być w Ishima Countryside. Nawet nie wiem, gdzie to jest, ale okej. Teraz muszę pogadać z Astrid, która jeszcze śpi chyba. Dobra, to budź. A ja w tym czasie standardowo... O właśnie, tu jest na przykład rozgrywka ta z Gustawem, jak ci mówię. Czekaj, w tym miejscu coś było? Tak, tutaj chyba. Więc tutaj się typamy. W ogóle do tej pory nie wiem, czemu on ma na sobie tę lilię wodną. O. Okej, czyli Summer już coś chce, ale najpierw pogadam jeszcze z Astrid. Aha. Jest głodna. Zobaczmy. Aha. Kanapka. Dobra. No, takie typowo, że w ogóle fajnie, że się spotkaliśmy, fajnie, że pracująca klasa powinna mieć dobrze i tak dalej, jesteśmy podobne. Oni po prostu udają, że są lepsi, a tego dlatego, że ich portfele są pełne, ich domy duże. Aha, jestem świadoma, że nie wszystkie bogate osoby zasługują na śmierć. Ale nigdy nie zaakceptuję, jak robotnicy byli wykorzystywani, dosłownie. Poniżani. Tylko dlatego, że się urodzili niżej. To nie jest niesprawiedliwe i, nie, i w ogóle nie fair. Dobra. Będzie nie walczyła? Co? Pogadaj z Astrid? Nie mogę pogadać z Astrid. Dobra. To pogadajmy z Summer, której w sumie dawno nie było. Nadal trochę się kręci w głowie. Och, Stella. Wydaje mi się, że mogłam trochę zaspać. Jak długo spałam? Co? Tak dużo? Hibernowałam, tak mówisz? No cóż, wydaje mi się, że to musiało się stać. Wydaje mi się, że mogłam
ignorować, co ciało mi chciałem przekazać. Taki mój zły nawyk. Dzięki, Stella, za taką dobrą opiekę nade mną. Okej? Okay? I teraz chyba Astrid będzie coś ode mnie chciała. Co jest, Munchkin? List, powiadasz? Od Olgi? Ach, to jest naprawdę miłe z jej strony. Olga wie, gdzie jest Giovanni? Iwamisza Countryside, mówisz? O, okej. Okay. Prawdopodobnie powinniśmy się tam udać i zobaczyć, co tam jest. I co? Inspiracje na dom? Dla mnie? Jak bardzo miło, czy coś takiego. Nie mogę tego zaprzeczyć, Olga mnie dosyć dobrze zna. Tak naprawdę fajnie byłoby mieć taki przyjazny domeczek, żeby w nim mieszkać. I w ogóle fajnie jest myśleć, że ktoś o mnie myśli ciągle i tak dalej. Mam myśli, oczywiście mogłaś sama o tym pomyśleć. Ale nie martw się, wiem, że jesteś bardzo zajęta, Munchkinie. Bycie przewodnikiem dusz i w ogóle. Okej, nie będę się na ciebie gniewać ani nic. I znam cię, szybko zbudujesz mi bardzo fajny kabinet tutaj na tym statku. Jesteś w końcu taka bardzo zaradna. Dzięki, Stella, nie mogę się doczekać. Okej, dobra, zobaczmy, co ona potrzebuje. Serio, siostra. Zanim ty to ogarniesz, to mini milion lat i... Linen. Musimy jakoś linena zdobyć. Mamy linena, muszę tylko go przetworzyć. Dobra. To był ten taki, powiedzmy, pierwszy. Na pierwszych wyspach. Będziemy musieli do pierwszego sklepu pojechać tam dokupić. Tak, przynajmniej tak mi się wydaje się. Dobra, powinniśmy mieć wystarczająco dużo, co teraz postawimy chałupę od razu i... Mogę ja ją postawić. Siostra, to za wolno ty to operujesz. Możesz to przestawić, ale ja na razie to stawiam po to, żeby było. Perfekcyjnie. To proszę, szybko przestawiaj. Okej, dobra. I w takim razie, skoro ona idzie, to teraz można spokojnie wyznaczyć miejsce. Naprawdę, coraz bardziej mi się wydaje się, że powinniśmy już dawno ją odkryć. Tutaj coś jeszcze jest... A, tam nie możemy doskoczyć po prostu. A tutaj była... Alice. Więc teraz tam się udajemy. To chodź, możemy zobaczyć. Oczywiście wiem, że jeszcze można zobaczyć ulepszenie, ale... Jakoś nie ma co się śpieszyć z tym. Ale też już tu. No i znowu, że perfekcyjnie i w ogóle... Groźna owca. Ktoś znowu coś... Summer coś od nas chce. Perfekcyjnie. Stella. Naprawdę, musisz... Ty musisz żartować, sobie żartować. Ten dom jest fantastyczny. Wiesz, uwielbiam proste rzeczy. Ej, uwielbia proste rzeczy. Czy to oznacza, że ona lubi proste posiłki? Zobacz. Aha. To właśnie proste rzeczy powodują, że czuję się ciepła i w ogóle dobrze się czuję. Co mogę powiedzieć? Po prostu nie lubię rzeczy zbyt skomplikowanych lub luksusowych. Po prostu nie. A to kim jestem? Zawsze taka byłam, a przynajmniej od kiedy pamiętam. Kiedy byłam młoda, mnóstwo moich przyjaciół było dosyć bogatych i sławnych. No wiesz, artyści, filozofi, sportowi, atleci. Zawsze przyciągali mnie tacy ludzie, co mogę powiedzieć. Ale wtedy mi to nie przeszkadzało. I dalej mi to nie przeszkadza. To dlatego właśnie skończyłam, poślubiając Giovanniego. Aha. Był taki prosty, a jednak elegancki. Bardzo prawdziwy, ale jednocześnie taki zabawny, czy fajny. I jednocześnie nieprezencjonalny. Nie miał żadnej przywary do swojego imienia. Nadal nie ma, z tego co wiem. Okej, muszę przyznać, wydaje mi się, że mi go brakuje. Nie wiem, że nie powinnam. Jest bezwartościowym, tutaj nie jestem pewien, ale nie będę tego szukał. Pewnie go nie obchodzę ani trochę teraz, ale nie mogę o nim zapomnieć. Ej, Munchkin, możesz sprawdzić tą wiadomość? Może Olga napisała coś o nim, tak jak wcześniej. Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyś to zrobiła. Dzięki, Stella. Nie zapomnę tego. Co jest? A, musimy odwiedzić to miejsce i teraz kto coś od nas chciał?
again. Znowu. Stella, ja chciałam. Sny Stella, one wróciły. Mocniejsze niż kiedykolwiek myślałam, że mogą być. Te wizje. Widzę je teraz nawet, kiedy jestem przebudzona. Rafy zmieniły się w jakiś dym czy coś tego typu. I zgniły owoc utworzył z siebie oko smoka. Zatrute i... jakoś chorobliwie, coś takiego, nieważne. Coś rodzaju... Nie jestem pewien, jestem po prostu skojarzony. O takich godzinach zazwyczaj nie siadam do nagrań. Cicho, siostra, nie mówisz, która godzina. Ale nawet jak na mnie to jest wczesny standard. Kolejny smok się obudził. Boję się go. Ale cierpienie nie może być dozwolone. Prawdopodobnie się zgodzisz z tym, jestem pewna. No chodź, pomóżmy mu, przecież nie? Czyli metalowy smok kolejny. Aluminium? No nareszcie! Tyle co my czekamy na to amulinium, to już po prostu... Ale najpierw tutaj. No najpierw tutaj kończymy, ale... A potem po amulinium. I już nazwiem, jaki będzie tytuł. Amulinium. Amulinium I can fly. Nie, po prostu amulinium. Albo aluminium. Ale nareszcie. Lamonium. Nie, bez przesad, nie musisz we wszystko wplątywać lamy. Nawet fajne nie jest. Tutaj coś było do jeżdżenia? Tak, przecież było w jednym miejscu. Dalej nie pamiętam gdzie, ale gdzieś były przecież te sznurki. Gdzieś po lewej stronie mocno. To było w innym. W tym. Tutaj też było. Astrid? Ja zbieram trochę rudy. Aha, czyli ona po prostu lubi metale. Nie wiem gdzie konkretnie, może to nie było nawet z lewej, tylko z prawej czy coś, ale wiem, że gdzieś tutaj sznurek był, siostra. Mogę ci to zagwarantować, bo są te rzeczy nieodkryte przez nas, tylko sznurków, póki co nie potrafimy. Co? To takie małe? Nie no, gdzieś tutaj to musi być. Nie pamiętam, że było. A może to nie było tutaj? Ja już nie jestem pewien sam. A, tutaj było to. Czyli tutaj... To były w końcu tu sznurki, czy nie? Bo ja już nie ogarniam. Dobra, mniejsza z tym. Może się pomyliłem. Ale tak czy jak, po prostu spotkamy się przy amulniowym smoku. Przepraszam, aluminiowym. Ej, chwila, widzę coś. Serio? I tyle razy mi tego nie zauważyliśmy. Dobra. Po prostu spotkam się przy aluminiowym smoku najlepiej. Nie przedłużając. Oto i jesteśmy. Aluminiowy smok. Miejmy nadzieję, że będzie podobnej trudności. O, co? Coś pachnie inaczej. Nie uważasz? O. Tak jak mi się wydawało. Po prostu pomóż mu, Stella. Dobra. Smog z aluminium. Aha, wylądowałam na statku, a ty w wodzie. Jest trudniejszy. Aha, czy to jest smog, który będzie windował się. Aha. Dobra, to jest wredne. Nie będę ukrywał, to jest naprawdę wredne. Aha, jeszcze jakieś macki ma, które będą nam przeszkadzać. Nie, ten smok naprawdę będzie wredny. Z tego co widzę, bo ma macki przeszkadzające. Co teraz? Aha, jak zwykle. Do wody, żebym wpadł, chociaż nie było konieczne. I co teraz? Aha. Dobra. I mamy amulinium, jeszcze więcej. I teraz w tą stronę. A, już głowa chyba. Czyli albo to jest ostatnie, albo przedostatnie spotkanie z nim.
Zbieraj aluminium, zbieraj. I znowu ten macko ogon. Dobra, będziemy mieli chyba aluminium już na wszystkie nasze projekty aluminiowe. Tak, siostro, nie potrzebujemy aluminium aż tak dużo na razie. To jeden z tych surowców, których nam brakuje, ale to dlatego, że go nie mamy, nie dlatego, że potrzeba go dużo. Spójrz chociażby na Nebula Fabric. Nie mieliśmy, był potrzebny. Teraz go mamy i już wszystko, co z nim było, to ogarnęliśmy. Dobra, ja się już tym zajmę. Aha, super. Okej. Dzięki. No. Standardowo powinien być tekst o uldze. Niesamowite, jest. Ja potrzebuję trochę czasu, wybacz. Pa pa, smokeł. Bye. Dobra, Stella. Stella, smok. Wydaje mi się, że był bardziej oswojony. Coś takiego. Wydaje się na to, że w końcu nauczyliśmy się koegzystować. Przynajmniej próbować. Trzeba zarządzać jakoś tak, ale... Naprawdę stajesz się coraz silniejszy, czyż nie? Cóż, wiesz co to oznacza. Ja też wiem. Nie, nie no, znowu? Cały czas, żebym odeszła. Proszę, kiedy możesz... Zaprowadź mnie do drzwi wieczności. Będzie dobrze. No cóż. Zobaczmy teraz, kiedy potrzebuję tego amulinium, na co? Niestety, dobra, więc potrzebujemy 5 sztabek. Musimy ją zaprowadzić. A. Tutaj nawet nie mieliśmy okazji nic ulepszyć, ona już odeszła. I tak to ulepszam wcześniej czy później, wypadałoby. U niej co jest potrzebne? Coś, czego jeszcze nie mamy, i to drewno tajemnicze całe. To dałoby radę jej ogarnąć. A tej pulsar ingot jakieś. Dobra. Mniejsza z tym, po prostu na razie... Odprowadzamy Summer. Tak, tak. Odprowadzamy Summer, tylko najpierw pozwól, że zrobię aluminium. I jedną sztabkę wam pokażę. Pojedynczą nawet. Wiem, że nieoptymalnie. Ale po prostu pokażę, żebyście zobaczyli trudność aluminium. Bo zgaduję, że to będzie dużo trudniejsze. Aha. Aluminium się łatwo będzie obrabiało. Tylko, że tutaj trzeba po prostu idealnie na styk to robić, bo jest strasznie delikatne. Tak, jedno dmuchnięcie daje prawie do końca. Ale jednocześnie dosyć szybko opada i trzeba precyzyjnie to robić. I proszę, mamy aluminium. No to widzimy się po prostu, jak już będziemy przy wiecznych drzwiach z Summer. Dobra. Nadchodzi już ten czas, kiedy żegnamy Summer, ale zanim to, pora zrobić coś radosnego i dać po prostu biurko Atulowi. Atul się będzie cieszył. Tak, bo to było jego zlecenie dla nas, więc marzenie. Na pewno. Dobra, siostra, idź do Alexa. Do drzwi wieczności po prostu. A, czyli tylko ja mogę tym nawigować. Super. Dobra. Trochę dziwna sprawa, ale niech będzie. Dosyć szybko zaczynają odchodzić ci ludzie. O, a tu coś będzie pewnie chciał. Jest coś, żeby z nim pogadać? Aha. On jest głodny! I myśli dużo o przyjaciółce jakiejś swojej Zazy. Czy kiedykolwiek ją spotkałaś? Aha. Kiedy byliśmy młodsi, to często zjazdy już organizowaliśmy. I zdjęcie jej i mnie to jest jedyne zdjęcie, które mam w swoim portfelu. Aha, trochę dziwna sprawa. Mam je przez od ponad 40 lat. Cholera. Twoja ciotka Viv, czyli Vivian pewnie, zmordowałaby mnie, gdyby dowiedziała się, że nie mam chociaż jednego zdjęcia naszych dzieciaków. I ona uwielbiała Zaz? Coś takiego? A, wszyscy to robili. Ale powinniśmy się spotkać w moim domu. Nie, aha. Nie pozbędę się tych wszystkich śmieci czy tam tego wszystkiego. Ale przynajmniej moja... Aha.
A przynajmniej nie rozleje wokół na wszystko wody. Dobra, nie wiem co, jak i... Trzeba go nakarmić. Można sobie tu usiąść. Cokolwiek mu daj. Tego mam więcej. Dobra. Nie można z nim pogadać, nie wiadomo czemu. Po prostu nie chce gadać. Więc kurs drzwi wieczności. No niestety. Ale o tym jest ta gra. Możliwe. Biorąc pod uwagę, jak ona była. Atul, chcesz gadać czy nie? No tak, często tak wychodzi i gra sobie. No, widzę tak pierwszy raz. No, on lata w tej wewte ciągle. Bo się cieszy. Bo czy teraz jak z nim pogadam, coś będzie. Aha. Tak, potrzebujesz kurczaka, no. Atul, mam zadanie, żeby z tobą pogadać odnośnie twojego biurka, a nie mogę. Stella, jesteś gotowa? Tak, dziękuję. Tak, takie typowe. I oczywiście komitet pożegnalny. Jak zawsze. Albo mi się wydaje, albo w ogóle teraz mamy najwięcej... Mówisz tak cicho, że cię nie słychać prawie. W ogóle albo mi się wydaje, albo teraz mamy najwięcej na pokładzie osób w historii. Nie, mieliśmy kiedyś już czterech. No jest czwórka. No i właśnie mieliśmy już kiedyś. A przynajmniej tak nie się wydaje się. Astrid nie przyszło, muszę gadać. Nie wiem, może jest zajęta, albo ona nie żegna. Nie wiem. Wiem tylko, że właśnie już z Summer płyniemy. Czyli to już koniec, definitywnie. Naprawdę wydawało mi się, że dam radę nadążyć tym razem za smokiem. Byłam pewna, że on się uspokajał. Czułam, jak mruczał. To ciepło w mojej... klatce piersiowej. Tak, przy moim sercu, coś tego typu. Ale smok mruczał? I nie mam wątpliwości co do tego, że się nie mylę. Wydaje mi się, że zbiłam to wszystko ponownie. Dokładnie jak mój ojciec. Smok jest bestią. Niemożliwą do panowania, jeśli dobrze pamiętam swoje własne słowa. Nieważne, czy cię to obchodzi, czy nie. Aha, nieważne, czy się nim chcesz zająć, czy pobić. Ciekawe, co Rose by o mnie myślała. Byłaby ze mnie dumna? Byłaby zawstydzona? Nie mogę po prostu przestać myśleć, co by zrobiła na moim miejscu. Ale wiem. Wiem, co bym powiedziała. Spojrzałaby prosto w moje oczy. Jej wzrok przebiłby... tą... błony mojego wyglądu, coś takiego. Nie powiedziałaby ani słowa. Wiedziała od początku. Wiedziała, że smok mnie odbierze. Wiedziała, że starałam się tylko kochać, a nie nienawidzić. Czy osądziłaby mnie z mojej porażki? Nie mogłabym tego pokochać, Stella. Nie mogłabym. Czy nie mogłabym się z tym pogodzić? Nie, dobra, nie jestem pewien, mówię, nie jestem rozgrzany w ogóle. Tak bardzo jak... tego nienawidzę, jest to częścią mnie. Będzie na zawsze. Jeśli... chcę odejść z gracją... muszę zaakceptować, czym to jest. Wyobrażam sobie, że planowałem już tyle lekcji z tobą. Byłaś tak uzdolnioną uczennicą. Jestem z ciebie dumna. Bardzo dumna z twojego serca. Z twojej kwitnącej duszy. Wybacz, że muszę cię opuścić. Będziesz musiała się uczyć samemu. Nie mam jednak wątpliwości, że sobie poradzisz. I ostatnia lekcja, która została, to pokaz, z czego jesteś stworzona. Z wiecznego światła gwiazd, coś takiego. Dobra, nieważne, tu już jest zbyt skomplikowane, nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. To ostatnia rzecz, którą mogę cię nauczyć, Stella.
to, że wszystkie rzeczy się zmieniają, wszystko się kończy. No, smutne, ale prawdziwe. W sumie tak samo jak ta gra, zmierza nieuchronnie ku końcowi. Który kiedyś nastąpi, czy tego chcemy, czy nie. Niektóre gry są tak dobre, że można by było sobie wykasować pamięć tylko po to, aby zagrać. Znowu patrzysz na mnie, nie w mikrofon, przez co cię nie słychać, siostra. Jestem z ciebie taka dumna, Stella. I wiem, że Rose też by była. Dziękuję za wszystko. A oczywiście przytulas, jak zawsze. I ta sama muzyczka. Po prostu nic się nie zmienia, za każdym razem pożegnania są tak samo. I patrz, spokojna w medytacji. Chyba jedna osoba, która odchodzi w spokoju całkowitym. Oczywiście, każdy tam odchodził z własnej woli poza Alice. Ale ona mi się wydaje, że jest jedną, która do tej pory doszła w prawdziwym spokoju. No i nie ma. Naszej Summer. Oczywiście, kolejny gwiazdozbiór. Teraz gwiazdozbiór Wonsha. Jest taki? Będzie tu przecież. Każdy dostaje swój gwiazdozbiór. Piękny Wonsh. Nie, w tym węża do końca nie widzę, ale okej. A co, patelnie na sznurku? Nie. Ja nie wiem. Naciśnij F standardowo. Teraz ostatnie co zostało to odebrać kwiatek. I przeczytaj. Już, zobacz, już. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Jest to, wydaje, że jest to krotka. Tak. To można z wyglądu powiedzieć. I uwaga, uwaga. Już odbierz kwiata. Odebrałaś już czy nie? Już wzięłam. Dobra. Już otwieram moją listę kwiatów. I Summer. Tak. To jest symbol cierpliwości i jakości. Aha. Cierpliwości. Po prostu wartości najbardziej należnej rolnikom, coś w tym stylu. Czy farmerom ogólnie. Ale dobra. W takim wypadku. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. Poza tym, że chciałbym jeszcze tylko sprawdzić jedną rzecz, bo mam teorię. I to dosyć znaczną teorię, powiem wam szczerze. Że chyba wiem, gdzie spotkamy Giovanniego. I wydaje mi się, że już go mieliśmy. Mi też się tak wydaje. No właśnie. Dlatego najprościej w świecie chciałbym to jeszcze przynajmniej zrobić w tym epizodzie. Upewnić się, czy to miejsce, w którym jest Giovanni, czy nie. Oczywiście popłyniemy do niego już w następnym odcinku. Ale tak czy jak, wiecie, chciałbym przynajmniej mieć pewność. Uwaga, uwaga. A nie, najpierw, zanim tu, to muszę zobaczyć na map. Co tak się nazywa? Siłama Countryside, czy jakoś tak? Uwaga, uwaga, wielka chwila. Pewnie tak. To nie tu? Nie, to nie jest on. A, już myślałem, że pozgryzłem wszystko. Nie. O, Olga. Tak, Olga już wróciła. Czyli to jest. Nie wiem gdzie. Wydaje mi się, że to gdzieś widziałem, ale. No, mniejsza z tym. W takim wypadku poszukamy Giovanniego ponownie. Tylko, że prawdopodobnie już nawet wiadomo, gdzie on będzie. Zazwyczaj takie miejsca są zaznaczone znakami zapytania od razu. Chyba, że tutaj gdzieś coś. Tu? Nie, już sprawdzałem. Dobra, wybaczcie moje nieogarnięcie w ogóle. Ja wam dziękuję za ten epizod. Jakże pełen zaskoczeń, nowości w ogóle. I emocji. Tak, i emocji. No i. Dziękuję bardzo. Z tej strony był Starki oraz siostra. No i trzymajcie się. Hej, hej.